awansował do walki z Zeganem niepokonany i w tej walce był słabszy od Zegana. Zegan w tym pojedynku z Cyclem będzie faworytem, nie bójmy się tego określenia. Jest pięściarzem bardziej doświadczonym, jak amator, brał udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Wprawdzie nie odniósł sukcesów, nie zdobył medalu, na który bardzo liczył, ale w karierze amatorskiej wygrywał ze świetnymi pięściarzami, m.in. z Abdulajewem, mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, Sayatem Sanchanem, wygrywał z Kubańczykiem Arnaldo Messą. O tych nazwisk wielkich, z którymi walczył i z którymi wygrywał, było w karierze amatorskiej Macieja Zegana wiele. Czterokrotny mistrz Polski. Senator z panem Sławomirem Płaszewskim. Przedstawiciele tych dwóch firm wybierają się na walkę Tomasza Adamka do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że będziemy oczekiwać na sukces. A na państwa ekranach były mistrz Europy w kategorii ciężkiej Przemysław Saleta. A wcześniej mistrz Europy i świata amatorów kickboxingu, mistrz Europy i świata zawodowców także w kickboxingu. Ostatnio na ringu we Wrocławku wygrał w trzyrundowej walce w K1 z Marcinem Różalskim. No i teraz wraca do boksu zawodowego właśnie. Jak mówiliśmy, to jest dla niego bardzo istotne. Na których służyłem, twierdzi Cunningham. Jestem maszyną wojny. No ale to takie, jak to Amerykanie określają, trash talking, śmieciowe gadanie w ringu. Nie przemawia język, tylko przemawiają pięści, głowa. No miejmy nadzieję, że to będą atuty. Jest gotowy, na pewno jest gotowy. Miejmy nadzieję, że wygra. Chwila jeszcze przed gongiem. Popatrzmy na wejście Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Czas to wykorzystać, póki szczęście sprzyja. Przyjaźń rozwijać. Panowie, 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 przed państwem Krzysztof Diablo, Diablo, Diablo Włodarczyk. Chyba nie tą walkę oglądam. Scores the spell 119 to 109 for Cunningham. Sędzia Wilfried Laurent. 116 do 112 dla Włodarczyka! No to już jest bardziej właściwy werdykt. I teraz, proszę państwa, 116 to 112 for Włodarczyk! Włodarczyk, proszę państwa. I ostatni sędzia punktowy. Ostatni sędzia. Sędzia Włodzimierz Kromka. 115 do 113 Włodarczyka! Włodarczyka! Włodarczyk, proszę państwa. Mamy mistrza świata! Jest Krzysztof Włodarczyk. Ten Amerykanin, który punktował tę walkę 119-109, to on chyba miał jakiś omam na oczach. On inną walkę, tak. Ten facet chyba, no przecież na ślepy, na galopującym koniu by zobaczył, że Włodarczyk nie mógł przegrać tej walki. A ten dał 119 do 109 dla Cunninghama. No to chore, ale na szczęście dwaj pozostali sędziowie widzieli ten pojedynek właściwie. Tak jak on wyglądał. Wygrał po twardej, zaciętej walce, tak jak oni to pokazali, 3-4 punktami Krzysztof Diablo Włodarczyk. Posłuchajcie państwo. Jest pas, proszę państwa, jest pas mistrza świata. Warszawa, wiwatuje.